Od początku pandemii koronawirusa premier Mateusz Morawiecki powtarza, że dla ochrony naszej gospodarki musimy mądrze inwestować. Dlatego przeznaczamy dodatkowe środki dla naszych małych ojczyzn. Wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymają pieniądze ze specjalnego rządowego funduszu inwestycji lokalnych. To aż 12 miliardów bezzwrotnej pomocy. Dzięki temu wiele osób znajdzie pracę, a szkoły, szpitale, drogi czy tereny rekreacyjne zyskają nowy blask. Pieniądze z funduszu trafią nawet do najmniejszych miejscowości. Takiego wsparcia dla regionów jeszcze w Polsce nie było. Rok 2020 był inny niż wszystkie, ale nie pozwolimy mu zmienić dobrego kierunku, w jakim rozwija się Polska. Cała Polska. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.